No widzicie, lecimy z marszu, następny odcinek i pasuje. No i dobrze, dom, ogień, woda, ziemia, powietrze, hemoglobina. Taka sytuacja. No tu raczej nigdzie nie pójdę, nie? To lecimy, ale teraz już chyba wróciliśmy, prawda? Jak mi się wydaje, że już... Teraz musimy tego... głównego bossa posłać do piekła. To już jest real life chyba, tak mi się wydaje, tak? Zmieść się... tak, tak, teraz już jest real life. Ciekawe, czy to jest final boss? No, powiedział, gościu powiedział zakazane słowo. Tak mi się to przynajmniej wydaje, no ale trudno. Na szczęście nie jesteśmy na Twitchu. A tutaj? Nie, tu się poli, tu się nie da iść, dobra. Aaaa, gentlemen! Dobra, mamy to. Artefakten? W ogóle... ta seria minęła pod właśnie takim hasłem nazywającym się artefaktem. A teraz nie można wyjść, jak to jest. Okay. O, mi się strzelił. Chyba jeszcze chciałem zobaczyć rzeczywiście, czy tam szło gdzieś iść. No w sensie tam, do góry. No szło. No widzicie? Chodzi o to, że... musimy zrobić tak. Byśmy to przeszli, no ale dobra. Ej, myślałem, że mnie nie sięgnie. Jednak mnie sięgnął, no dobra. Oj! Dobra, niech mi ktoś powie, gdzie tu się idzie. Ten wygląda, okej. Okay. Znowu może być, że coś tu można zrzucić. Albo i nie będzie można. Może można było ich... Kurde, no. To za dziad, nie? On ma jakiś taki schemat, który był ciężko... w ogóle nie do przejścia, nie? Ale ja. Jak powoli idzie, jak typowo, jak na... generał. General? No i to by było na tyle, nie? Jakby to... rzeczywiście zobaczymy, co tam jest na dole, nie? Żeby nie było, że nie poszedłem, nie zobaczyłem. No, limit pocisków zwiększono, no i fajne. Czyli dobrze, że tam jednak warto było. Chociaż z tego prawie nie korzystam, no ale... ale dobra, nie, niech tak będzie. Tu był ten boss. Miał być cicho. Hiroki-sama!
niż Hiroki. A kogo się spodziewaliście? Jezus, a ty sam wskoczył. No tutaj nie mogą się zdecydować, nie? O, tu trochę bliższa perspektywa, fajna. Tak, daleko to takie malutkie, a tutaj jak jest tak bliżej, to nawet to lepiej wygląda. Dobra, ale ty my, co tu masz? Oj, tu był zapis. Pożar. Dobra, tu za tymi zasłonami trzeba, dobra. Może nie ma co wykorzystywać tak tych strzał, bo gdzieś nam się rzeczywiście mogą przydać bardziej. Oj. Tych nie lubię, no nie lubię. No dobra, jakoś sobie poradziłem. A tu skrótem machen jest, czy... O, dzień dobry panowie! O, za tym, fajnie, nie? Zobaczcie, takie smaczki, nie? Dobra, jeszcze cofnę. Kurde, nie to miałem wykorzystać, no dobra. O, ty gnoj tu. Haha, to jest sposób na uczników, wiedziałem. Teraz będzie ten final boss. Szczerze, że to będzie ostatni odcinek, ale nie wiem. Może my po prostu dojdziemy do tego naukowego bossa, zabijemy go i też koniec. Nie wiem. Dobra, żyjemy. Kurde, tak mamy tego żyćka, to mamy trochę na styku już. To jest artefaktem. Skopa ten. Skopa potrafi dać. Dobrze, że zna to miasto, nie? Dobra, jest kapliczka Machen. Ale wytupiło. Ja chyba tu muszę na prędkości, co? Hmm.
O, fajerwerki, Gandalf, Gandalf. Kurwa, no porąbały? Ja nie wiem gdzie biegnę, nie? To tak biegnę to totalnie na czuja. Dobra, czy ja tu miałem wpaść? Nie mam zielonego pojęcia. Ale tam ładnie coś wydupiło. Dobra, to mamy to, to mamy to, to mamy safe. Ale jaja. O, tym razem przegra. Dobra, to chyba będzie final boss, co? Biję od ciebie zdecydowanie. Myślę, że nie powiedział, że już jest daleko. Nie ma innych podobnych do mnie. Dobra, dawaj, hopo. To by było na tyle. それにはもう誰の命も奪わせぬ。それがお前の黄泉の深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら我はためらいなどせぬ。ただ。僕らは何しゅしや。 Zdążę? Dobrze, walną dwa. Dobra, bo ja też zaraz zginę. Dobra, ten zginął. Dobra, ten też zginął, okej. Nie to. No użgnął go przecież. Dobra. Ktoś coś komuś odciął, wybrałeś hańbę. Ceną jest zapomnienie. Nie dla mnie zapomnienie. Złożyłem przysięgę, która obowiązuje mnie tak za życia, jak i po śmierci. Przeka mnie chwała. Obiecano mi ją. Chyba nie. Nadzieja przeżarta przez ciemność. Nie poddawaj się. Nie porzucaj swojego obowiązku. Nasi ludzie bardzo cię potrzebują. Bardziej niż kiedykolwiek. Każde życie można jeszcze ocalić. Przysięgnij, że będziesz ich chronić. W tym życiu i w kolejnym. Weź wdech, skoncentruj się. Zobacz, co cię czeka. To by było na tyle. Fajna, fajna giereczka. Zobaczcie, już dawno mogliśmy skończyć tą serię, no ale no nie było czasu, po prostu nie było kiedy.
To raptem została godzinka, nawet nie cała, 45 minut gry, prawda? Ale fajnie, że taka seria powstała, mi się wydaje. Tam nie było jakoś dużo wyświetleń, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo fajnie, że takie coś jest. I teraz możemy sobie spokojnie dokończyć Hellblade'a, też zrobimy sobie w takich odcinkach, myślę. Kto nie oglądał wcześniej, to sobie może wrócić do tych live'ów. Zapisy są, a dwa, zastanowimy się nad teraz jeszcze nad snajperem, czy zrobić to też w odcinkach. Na przykład zrobić dzisiaj wieczorem, dzisiaj jest piątek, jakby ktoś to tam kiedyś oglądał, piątek, po prostu wieczorem, jak dzisiaj wrócę, to sobie zrobimy. Znaczy, no nie dzisiaj, ja to opowiadam, wy to będziecie oglądać później, już na tygodniu, już będzie po tej akcji, ale w każdym razie będziemy się zastanawiać nad tym, czy po prostu nie zrobić sobie takiego wstępniaka ze snajpera i zadecydujecie, czy robić z tego odcinki i tyle. No. W ogóle zobaczcie, cała lista Polaków, nie? Patrycja Neyman, Marcelina Książek, Marta Mucha, Robert. No nie jestem w stanie. O. Karolina Boczek, Ewa Lipińska, Mateusz Ryszkowski, Story, Leonard. O, tu już byli jacyś zagraniczni. Ale no to jest polska gra, jakby nie patrzeć. Ale poczekamy sobie, sprawdźmy sobie, bo może coś po tych napisach będzie, no. To jest przecież możliwe. Ogawa, myślałem, tam jest Ogawa, myślałem, że to jest Ogrywa. Szary Ogrywa, Anna Ogawa. Ogawa się nazywa. Ciekawe. O, jest Aki też, widzicie? Był Ogrywa, jest Aki, no to same sławy stworzyły tę grę. Tę grę, przepraszam. No, czyli, a może to byli ludzie, którzy gdzieś tam mieszkają w ogóle, gdzieś w Japonii, w Tokio, nie? Właśnie. I zainspirowani tamtym życiem, tamtą kulturą, historią, po prostu stwierdzili, że trzeba taką gierkę zrobić. Małą, niezależną. Fajna jest. Julia. Muzyczka jest, dobra. Iwona. Szarzyńska. Miguel Vidal González. Marilla Steven Sonza. Czyli Mexico. Wszyscy byli. Rachel Williams. Robert Brazil. Nawet Brazylijczycy. Wilcox. Dobre te niektóre nazwiska, co? Loveless. Lovelace może. Nathan. Ciekawi mnie, czy po prostu coś będzie po napisach. Czy już nic nie będzie. Wiecie, o to chodzi. Sprawdźmy, po prostu sobie poczekajmy. Maja Wisz? Nie wiem. Mateusz Sito. A widzę, że sobie po prostu... No to są raczej już ludzie, którzy gdzieś Polacy, ale się przenieśli do Japonii. Tak mi się wydaje. Wczytywowanie? Nie ma nic po napisach. No dobra, no to koniec. Dzięki za giereczkę. Było miło, fajnie. Seria poszła. Trochę długo czekaliśmy z dwoma ostatnimi odcinkami, no ale miałem taki tydzień po prostu znowu jakiś tam... rzeczy, które trzeba było porobić, ale wszystko jest, skończyliśmy, czekamy na następną serię. Bajo, cześć!